Dzień dobry moi drogie raki, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na czerwiec, kochani. Czytanie rozszerzone, to, które zawiera wersję miłosną, znajdziecie w opisie filmu. Link do tego czytania znajdziecie w opisie filmu. W tym czytaniu miłosnym na czerwiec zaproponuję Wam zupełnie nowy rozkład. Oczywiście będziemy sprawdzać bliźniacze płomienie, single i tak dalej, natomiast sam rozkład, główny rozkład będzie odmienny, będzie inny i nowy. Zobaczymy, czy Wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Kochani, zaczynamy. Przekładam karty, one są już przygotowane. Pierwszy aspekt to jest aktualna sytuacja, as monet. Szansa na nowe. Nowe umowy, nowe inwestycje, nowy aspekt w Waszym życiu, bardzo ważny, powiedziałabym. On może mieć istotne znaczenie po prostu dla Ciebie i trzeba tę szansę wykorzystać. Niezależnie od tego, co inni sądzą, niezależnie od tego, czy się komuś to podoba, czy nie. Taka trochę energia, słuchajcie. Tutaj też prośba do Ciebie, drogi raku. Czymkolwiek jest dla Ciebie ta szansa tutaj, że warto jest jakby zaopiekować się nią adekwatnie do przyszłych oczekiwań, w taki sposób solidny, powiedziałabym. To jest szansa na to, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo materialne. Dla części z Was ten asem monet może być na przykład, słuchajcie, spotkanie w realu z kimś, z kim do tej pory utrzymywaliście kontakt internetowy. W każdym bądź razie, tutaj coś chcesz rozwijać, chcesz coś budować, chcesz coś zmienić, jakieś nowe satysfakcjonujące wydarzenie, szansa na to. Bardzo ładna energia. Co z przeszłości wpływa? Super. Pięć monet, ale wiecie dlaczego powiedziałam super? Bo właśnie o to chodzi w życiu. Tutaj był brak i Wy skoncentrowani na tym, jak ten brak zniwelować, jak sobie poprawić własną sytuację, doprowadzacie do tego, że coś się zmienia. W przeszłości to była sytuacja, która dała Wam jakiegoś rodzaju rozczarowanie. Tutaj były obciążenia, były trudności, był kryzys, może jakiś deficyt, słuchajcie. Natomiast albo zwróciliście się o pomoc do kogoś, albo skoncentrowani na tym, żeby zmartwienia i strach Was nie sparaliżowały Waszych działań, doszliście do źródła przyczyny tej sytuacji i znaleźliście rozwiązanie, jak ją zmienić, jak ją poprawić. Przyszłość, jak można na nią wpływać, koło fortuny. Możesz sobie jeszcze bardziej nakręcić tę sytuację, bądź elastyczny, elastyczna, jeśli chodzi o tę zmianę, troszkę się dostosuj do tego, co druga strona tej sytuacji być może ma do zaoferowania, ma do powiedzenia. Słuchajcie, to koło fortuny to są w zasadzie bardzo często trochę rzeczy z tak zwanego przeznaczenia, które miały się wydarzyć, tak? Zmiany, które miały zaistnieć. Ale zdarza się tak, tym bardziej przy tych kartach, które nam się pokazały, że to tempo zmian, to, że sprawy zaczynają biec coraz szybciej, okej, i my odczuwamy, że to koło zaczyna się kręcić, mogło być wynikiem tych działań, które tutaj podjęłyście, drogie raki, tego, że postarałyście się i chciałyście się uporać z tą sytuacją, dla Was trudną i wychodzicie z tej, moim zdaniem, z tego poczucia deficytu, niezadowolenia, braku obronną ręką. Idziemy dalej. Cechy Wasze, które będą moim zdaniem zwiększać korzyść jakichś perspektyw w czerwcu, które będą wpływały na Waszą korzyść. Arcykapłanka. Ogromne połączenie z intuicją własną. Po prostu. Ogromne połączenie. Umiejętność obserwacji otoczenia na przykład, umiejętność dotrzymywania tajemnicy, też jakby zachowywanie jakiejś wiadomości tylko dla siebie. Idziemy dalej, dobra? Bo muszę wiedzieć więcej. Przyczyny ewentualnych problemów i na co trzeba zwrócić uwagę. Papież. To może być ktoś, kto może Wam narzucić swoją wolę, wskazać jakiś kierunek. On de facto ma dobre intencje, bo on dąży do tego, moim zdaniem, żebyście się rozwijały, żeby nastąpił rozwój duchowy, rozwój własny być może, ale być może wymagania są poprzeczka może być wysoko posunięta bardzo. Stałe związki pokazują się jako takie, które mogłyby generować jakiegoś rodzaju kłopot. I to jest tak, jeśli to piątka monet, to była sytuacja właśnie w stałych związkach, w stałych relacjach,
gdzie był brak i wy pokonujecie te przeszkody, no to tutaj uważam, pokazuje się po prostu troszkę ryzyko związane z faktem, żeby nie wracać już do tych sytuacji, które było. Jeśli wam się raz udało wyjść z jakiegoś rodzaju turbulencji, to żeby iść absolutnie, żeby wykorzystać to jakby to zdarzenie, tą okoliczność jako budującą dla nas, tak? A nie rujnującą. Więc ta arcykapłanka, tutaj jeszcze do niej wrócę, kochani, na poziomie cech charakteru, powiedziałabym intuicyjnie, drogi raku, będziesz absolutnie w stanie zdecydować, co przyjąć w czerwcu do siebie, a co na ten moment ominąć. Najkorzystniejszy, to już tutaj jesteśmy, najkorzystniejszy kierunek działań, słońce. Po prostu sukces, optymizm, nadzieja. Ja bym powiedziała, że też umiejętność pokonywania trudności i problemów, pomimo tego, że może to wcale nie wydawać się łatwe. Tutaj znajdziesz rozwiązania dalsze, które po prostu ułatwią ci coś. Idź w stronę słońca, tak? Czyli też jakby uważam, że to jest takie nastawienie nasze mentalne odnośnie sytuacji, w której jesteśmy. Okay? Nie przybieramy postawy ofiary, nie przybieramy postawy osoby, która nie widzi perspektyw dla tej sytuacji, dla siebie być może, tylko szukamy rozwiązań cały czas. To jest dla mnie taka energia. Szukam rozwiązań. Nie generuję problemów. Nie rozpatruję, czy też nie, jakby nie rozpamiętuję problemu sensu stricte, tylko szukam rozwiązania tego problemu. Więc to poszukiwanie rozwiązań z sukcesem. Idziemy dalej. Dalsza przyszłość. Siedem mieczy. Siedem mieczy i energia, to jest energia, z którą wchodzicie, można powiedzieć, do lipca. Uważaj tutaj, bo znaczy to jest tak, czas na dyskretne działania i to jest bardzo spójne, bo to jest spójne z energią dla mnie arcykapłanki, która również ceni sobie dyskrecję. Więc ta dyskrecja w Twoim życiu, drogi raku, w czerwcu ma ogromne znaczenie. Natomiast siódemka mieczy prosi też o spryt, prosi o to, żeby używać wyobraźni, tak, żeby nie dać się zaskoczyć. Nie dać się zaskoczyć, nie to, że ktoś będzie na was czyhał, tak, ale raczej po prostu być osobą, która przewiduje, która potrafi ominąć jakieś trudności, która potrafi wykaraskać się z jakiejś sytuacji, tak? Raczej w tym kontekście bym to rozpatrywała. Tutaj bym powiedziała, tak jak powiedziałam, rada dla mnie, ta karta nam podpowiada, aby działać dyskretnie, używać sprytu i wyobraźni, nie dać się zaskoczyć, ale być też świadomym jakiegoś rodzaju być może uprzedzeń, z którymi masz do czynienia w swoim otoczeniu, że jest jakaś podstępność w sytuacji, w której się znalazłeś bądź znajdujesz, i to dlatego wymaga od ciebie tej dyskrecji, ta sytuacja i takiego działania sprytnego, trochę lawirowania, rzekłabym. Oceniaj sytuację racjonalnie. Tak? Jeśli to siedem mieczy mówi o jakimś twoim wzorcu, postawie, która teoretycznie mogła być de facto zagrażająca dla ciebie, to staraj się być taki bardziej przejrzysty, bardziej transparentny, postaraj się wyeliminować z tej postawy jakieś negatywne wzorce własnych zachowań, tak? No i słuchajcie, powiedziałabym, następna karta Królowa Monet, czyli tutaj troska o siebie nawzajem, o nasze uczucie, otoczenie, o swoje zasoby ma znaczenie, kochani, uważam. To jest jakby otoczenie, przyjaciele, rodzina, którzy są dla nas ważni, którzy są naszym błogosławieństwem i których trzeba dbać i chronić. Oni są naszym wsparciem, my jesteśmy dla nich wsparciem. To jest tego rodzaju energia. Stawiaj na życzliwość. Jeszcze mi jedna rzecz przychodzi do głowy. Tutaj w siódemce mieczy na wyjściu. Może trzeba będzie sprytnie w takim znaczeniu, no używając jakiegoś rodzaju, nie chcę powiedzieć przebiegłości, bo ja nie czuję tego negatywnie, że to jest jakieś przebiegłe, że to miałoby komuś zagrażać, tylko po prostu tak nie do końca wprost, ale jednak niejednoznacznie wycofać się z jakiejś sytuacji. Odejść od sytuacji, od osób, których może intencje są dla was niejednoznaczne i nie potrzebujecie takiej energii w swoim życiu.
nie potrzebujecie takiej energii w swoim życiu. Jeśli siódemka mieczy przyjdzie do Was z zewnątrz, czyli jakaś nieszczerość, tak, jakiś egoizm, ktoś, kto unika prawdy, będzie działał potajemnie, no to tutaj absolutnie się z tym rozprawicie. Dyskretnie to zrobicie, moim zdaniem, ale bardzo w punkt. Siódemka mieczy też zachęca nas do tego, żeby być szczerym ze sobą samym. Więc ta szczerość ze sobą samym, drogie raki, może Wam przynieść jakiegoś rodzaju refleksję dotyczącą tego, co jest dla Was na ten moment w życiu naprawdę ważne. Okay? Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.